Coraz więcej zgłoszeń o ulatniającym się czadzie i gazie otrzymują tarnowcy strażacy. Niestety coraz większy mróz powoduje śmiertelne zagrożenie, z którego nie wszyscy zdają sobie sprawę. To się wiąże z pojawieniem zagrożeń związanych zarówno z dogrzewaniem, jak i z czadem. I widać w ostatnim tygodniu, że jest wzrost liczby akcji. Jeśli chodzi o dogrzewanie, w miesiącu styczniu było 14 tego typu pożarów, do których doszło w budynkach mieszkalnych, w większości domach jednorodzinnych. W wyniku tych pożarów 4 osoby straciło życie. Było to w 2 przypadkach, w Zalasowej i w Siedliskach, gdzie spłonęły drewniane domy jednorodzinne. I zarówno w jednym budynku, jak i drugim mieszkały po 2 osoby i one zginęły w tych pożarach. Od początku sezonu grzewczego tarnowcy strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy z powodu zaczadzeń. Poszkodowanych zostało 24 osoby, na szczęście nikt nie zginął. W większości czad pojawił się ze względu na niewłaściwie pracujące urządzenia, gazowe podgrzewacze wody albo niesprawną instalację kominową czy wentylacyjną. Natomiast pozytywem jest to, że w 11 przypadkach na 30 akcji o pojawieniu się tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w pomieszczeniach, gdzie przebywali ludzie, sygnalizowała zainstalowana czujka tlenku węgla. To znaczna poprawa w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to czujnik czadu o niebezpieczeństwie zaalarmował tylko w 2 przypadkach. Tylko we wtorek tarnowscy strażacy interweniowali 3 razy na terenie Tarnowa, wczoraj 1 raz. Przed nami kolejne mroźne dni. O tym, co zrobić poza czujnikami, by wyeliminować śmiertelne zagrożenie, mówi kapitan Paweł Mazurek. Ustawienie tych urządzeń, szczególnie farelek, junkersów, żeby one były położone na podłożu niepalnym. Te urządzenia bardzo często nie są przystosowane do pracy całodobowo, więc muszą być pod stałym nadzorem. Jeżeli jest urządzenie włączone, zasilane z sieci elektrycznej, niech ktoś będzie w domu. Opuszczając mieszkanie, wyłączmy takie urządzenia. Ważną rzeczą jest również sprawna instalacja wentylacyjna, spalinowa i kominowa. Tutaj zarządcy, czyli spółdzielnie w stosunku do budynków wielorodzinnych, dokonują tych sprawdzeń, a nawet częściej, bo w ciągu tej zimy niektóre spółdzielnie dwukrotnie sprawdzały te instalacje. Natomiast w domach jednorodzinnych musimy sami o to zadbać. Szczelne okna, klamki przestawmy w pozycję mikrowentylacji, żeby był napływ świeżego powietrza, żeby był obieg. I pamiętajmy o prostej czynności. Wietrzmy nasze mieszkania, przewietrzajmy je w ciągu dnia nawet kilka razy mimo dużego mrozu. Niech na chwilę będzie otwarte okno na oścież, ażeby mieszkanie było przewietrzone. Julita Majewska, Tarwizja.